Przechodzimy do punktu 6.2a, druk numer 5. Oddaję głos w komisji. Za. Panie zastępca przewodniczącego. Blogera jest czymś, co cieszy. Szanowni Państwo, jest do zaopiniowania rozbudowa ulicy Blogera. No nie jest to na pewno marzenie, bo Pani uwagi brzmiało w ogóle całej ulicy Blogera, ale jest to fragment pewnego odcinka, troszkę oddalonego od skrzyżowania przy kościele. Ona jest w okolicach ulicy Malinowej, ta inwestycja się będzie kończyła. Jest to rozbudowa z poszerzeniem drogi, z budową chodnika, wiążąca się z budową też zjazdu do niezabudowanych dział. Obejmuje wiadukt? Nie. Wiadukt ten za kościołem? No. Nie. Ona jest... Ten odcinek akurat nie. Obejmuje od ulicy, dobrze pamiętam, Żwirowej do Malinowej. To są takie zabudowa po lewej stronie. Deweloper robi. Na, to jest tak zwana umowa infrastrukturalna z HIT-em. Biuro projektowe ALG przygotowało ten projekt. Dosyć duża inwestycja. To jest odcinek ponad 200 metrów drogi. Tak naprawdę jest wszystko, co powinno się znaleźć. Jest tam przejście dla pieszych, jest chodnik, jest droga, są dla potrzeb tego zjazdu, jest dodatkowy pas włączeniowy, spełniający pewnie wszystkie wymagania, które z ekipy komisja jest za. To właśnie nie. Deweloper chce budować. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Nie widzę, że się poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. 17, 17, 0, 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